Szanowni Państwo, mija już wiele lat od chwili, kiedy w Małopolsce, w Proszowicach powiedziałem chyba po raz pierwszy, że Prawo Sprawiedliwość chce być i będzie reprezentantem polskiej wsi i że traktuję to nie tylko jako obowiązek, ale także jako zaszczyt, jako powód do dumy. I dzisiaj, po latach, chcę to powtórzyć. Jesteśmy reprezentantem polskiej wsi. Jesteśmy z tego dumni. Jesteśmy dumni z tego zaszczytu. I to przeświadczenie i ta duma wynika także z pewnego szerszego, wspomnianego tutaj już założenia. Polska jest jedna, jeden jest naród polski. I ten naród może żyć w jedności tylko wtedy, jeżeli fundamentem tej jedności będzie równość. Równość w sferze materialnej, równość szans, w tym także równość szans dla tego najmłodszego pokolenia. Tylko wtedy będzie nam towarzyszyło także coś, co jest dla Polaków, dla wszystkich Polaków niezmiernie ważne. To jest poczucie godności. To poczucie godności, które jest tak mocne także wśród polskich rolników, czy jak to się kiedyś mówiło, wśród polskich chłopów. I tą drogą idziemy. I tą drogą będziemy szli. Tak, pani wójt, która dzisiaj przewodniczy naszym obradom, prowadzi je, powiedziała słusznie, że od tych lat wiele się zmieniło, że wysiłek polskiej wsi, wysiłek polskiego narodu, wysiłek naszej formacji politycznej, wysiłek naszej koalicji Zjednoczonej Prawicy przyniósł efekty. W niektórych wypadkach, w niektórych sprawach nawet niespodziewanie szybkie. Dziś tak zwany dochód rozporządzalny na głowę członka gospodarstwa domowego na wsi i w mieście bardzo się do siebie zbliżyły. Ciągle jeszcze ten w mieście jest wyższy, ale to już jest niewielka różnica. I oczywiście z tego się cieszymy, chociaż zdajemy sobie sprawę, że to obliczenie jest nie do końca precyzyjne, bo nie bierze pod uwagę tych mieszkańców wsi, którzy po prostu przenieśli się z miast i w gruncie rzeczy żyją w mieście i tam uzyskują wysokie dochody. Ale z całą pewnością jest lepiej. Niemniej jest też prawdą, że przed nami jeszcze długa droga. Bo nawet gdyby wyobrazić sobie taką sytuację, która wcale nie jest możliwa, nie jest niemożliwa w najbliższych latach, że dochody na wsi, dochody na pojedynczego członka rodziny przewyższą te w mieście, to i tak inne wyznaczniki, te wyznaczniki cywilizacji materialnej będą w dalszym ciągu na niekorzyść. I nie muszę tutaj chyba dodawać, że na niekorzyść wsi. Że krótko mówiąc, w ostatecznym rachunku jednak nie uzyskamy jeszcze tego wyrównania, nawet gdybyśmy uzyskali tą wyższość dochodów na wsi. I dlatego potrzebny jest, Szanowni Państwo, ten wielki plan Polski Ład na wsi. On jest po to, żeby w ciągu najbliższych lat te różnice zniwelować, zmniejszyć, a w końcu, i to nie powinien być okres jakiś bardzo długi, po prostu zlikwidować. Po to podjęliśmy ten wysiłek i po to, żeby o tym Państwu powiedzieć, że
powiedzieć o tym polskiej wsi, tutaj się spotykamy. Ale obok tych wielkich zamiarów, wielkich planów są także sprawy konkretne, które dzisiaj bolą. Chciałbym zacząć od nich. Później powiem o kilku innych sprawach, o elementach tego programu. Przy czym powiem o tym w kolejności, mówię o tej pierwszej części, która nie jest żadną hierarchią, jeżeli chodzi o znaczenie tych spraw. Po prostu czasem decyduje nagłość, a coś, co wystąpiło w ostatnim momencie, w ostatnich dniach czy tygodniach, a czasem mamy po prostu do czynienia z różnicami i w spojrzeniu indywidualnym na to, co jest ważniejsze, a co jest mniej ważne, a także z różnicami regionalnymi. Dlaczego zacznę od tego, co tak bardzo zabolało zupełnie ostatnio, to znaczy ceny nawozów. Ceny nawozów, które bardzo się podniosły. Podniosły się dlatego, że gwałtownie rośnie cena gazu, ale ten wzrost jest wyższy niż wzrost tej ceny. I dlatego musimy tutaj podjąć różnego rodzaju działania. Co prawda ostatnio, dosłownie w ostatnich dniach, bo te ceny gazu fluktuują, ceny nawozów spadły. Tych najważniejszych, saletrowych nawet bardzo mocno, bo z 3000 do 2000, nawet 1800 zł za tonę. Ale najlepszym rozwiązaniem, które by poprawiło sytuację rolników, byłaby możliwość zakupu prosto od producenta, bez pośredników, bo to oszczędziłoby kolejne 200-300 zł na tonie. Nie jest to łatwe. Prowadziliśmy w tej sprawie już rozmowy, trudne rozmowy, ale jak to zwykle, najpierw wydawało się, że nic się nie uda zrobić, a później jednak jakieś rozwiązania zostały znalezione. Otóż trzeba po prostu, by rolnicy łączyli się w większe grupy, grupy producenckie. No, jeśli są jakieś spółdzielnie, to można wykorzystać i kupowali jakby zbiorowo. Wtedy te ceny mogą być obniżone. Oczywiście ten wzrost cen gazu jest czymś, co jest przejściowe. Na pewno z czasem się unormuje. Unormują się także ceny nawozów. Ale ponieważ wiemy, że to jest dla produkcji rolnej niesłychanie ważne, to dlatego mówię o tym na początku. Mówię o tym, żebyście Państwo wiedzieli, żeby polska wieś wiedziała, że my to widzimy i o takich sprawach nie zapominamy. Ale jest też problem inny, szerszy, niedoraźny. To jest program tego łańcucha pośredników, który powoduje, że jest ogromna różnica między tą ceną, którą uzyskuje rolnik, kiedy sprzedaje swoją produkcję, a tym, co widzi później w sklepie. Oczywiście taka różnica jest nieunikniona, ale ona jest w tej chwili naprawdę bardzo, bardzo wielka. I dlatego podejmujemy, o tym już była mowa, pewne decyzje, także ustawowe już zapadły, wielkie, naprawdę wielkie przedsięwzięcie. Rolny handel detaliczny. To nie jest przedsięwzięcie jedno. To jest wiele przedsięwzięć, które łącznie mają doprowadzić do tego, że rolnik bardzo wiele swoich produktów będzie mógł sprzedawać bezpośrednio do 100 tysięcy złotych rocznie bez podatku. W gminach, gdzie będzie obowiązek stworzenia odpowiednich targowisk. Także w większych miastach, one skądinąd też są gminami, tylko chodzi to nie o te gminy najbliższe dla rolnika, tylko o większe miasto gdzieś dalej, gdzie też będzie mógł to robić. Bo będzie mógł to robić w całej Polsce. Do niedawna było ograniczenie województwo i województwa przyległe. Teraz cała Polska. Ale tutaj
będzie szereg także innych działań. Będą budowane centra przechowalnicze różnego rodzaju, które będą pomagać w tym handlu. Będą tworzone także inne przedsięwzięcia. Będą wspierane także z możliwością sprzedaży udziałów inwestycyjnych spółdzielnie. To nowa możliwość, ona będzie dotyczyła różnych spraw, nie tylko handlu, ale także handlu. Po to, żeby ominąć te długie łańcuchy dostaw i to wszystko, co powoduje, że rolnik traci. Traci często bardzo mocno i ma powody do niezadowolenia. To jest naprawdę coś nowego i coś ogromnie ważnego. Być może dzisiaj jeszcze nie wszyscy przyjęli to jakby do wiadomości. Przyjęli do wiadomości to, że to jest naprawdę ogromna zmiana. Jeśli ta szansa będzie wykorzystana, to zyski rolników naprawdę bardzo poważnie wzrosną. A co za tym idzie, wzrosną także, bo to są przecież sprawy ze sobą związane, zyski tych, którzy żyją na wsi, którzy dzisiaj już stanowią większość, a którzy nie są rolnikami. Ale przecież prawie każdy mieszkaniec wsi, poza tymi, którzy się przenieśli z wielkich miast, z rolnictwem ma jakieś związki. To naprawdę bardzo, bardzo duża sprawa. I bardzo proszę o to, żebyście o tym Państwo pamiętali i żebyście się w to angażowali, bo to duża szansa. ASF to kolejny problem. ASF i hodowla trzody chlewnej. Będziemy ją odbudowywać. Tu jest pewien szkopuł, pewna przeszkoda. Otóż nie ma, niestety, ja jestem przyjacielem zwierząt, nie ukrywam tego, ale tutaj jest konieczność innej metody rozwiązania tego problemu niż ta, która została skutecznie zastosowana w Niemczech czy w Danii, czyli odstrzał dzików, bo to one roznoszą tą chorobę i zresztą same na tą chorobę schodzą. Kto to powinien uczynić? Powinni to zrobić myśliwi, koła myśliwskie. No ale jest jak na razie z tym nie najlepiej. Jest w tej chwili już w Sejmie i mam nadzieję, że zbierzemy podpisy z różnych klubów poselskich projekt nowej ustawy o łowiectwie. Nie będę wchodził w szczegóły, ale ona powinna tą sprawę rozwiązać. Powinna rozwiązać tą sprawę, to znaczy skłonić do tego, żeby te działania zostały podjęte. I to naprawdę rozwiązuje problem. A żeby szczególnie były podjęte tam, gdzie są te czerwone strefy, gdzie jest największe zagrożenie. Dzięki temu będziemy mogli tą dzisiaj ograniczoną, chociaż to nie za naszych czasów ta ilość hodowanych świń tak bardzo spadła, ale jest faktem, że jest dużo mniej niż było przedtem, ten problem rozwiązać. Ale przy okazji ta ustawa będzie rozwiązywała także inny problem, który denerwuje wielu rolników. To są szkody łowieckie. Szkody wyrządzane przez zwierzęta łowne. Dzisiaj uzyskanie odszkodowań to jest droga przez mękę. I często rolnik nie ma żadnych szans z prawnikami, często sędziami, z różnego rodzaju wpływowymi ludźmi, którzy są w tych kołach i którzy po prostu nie pozwalają rolnikowi wygrać. Bo tak to dzisiaj niestety w Polsce wygląda. To inny problem, reforma wymiaru sprawiedliwości, ale nie o tym dzisiaj mówimy. Dlatego to ARMiR będzie płacił te odszkodowania. A on sobie już da radę dalej, żeby uzyskać to odszkodowanie od kół łowieckich. To też, jak sądzę, ważna sprawa.
Dalej, szanowni państwo, często w naszych badaniach, w tym wszystkim, co czynimy, by rozeznać sytuację na wsi, podnoszona jest kwestia Wód Polskich. I tutaj nie chodzi nawet o tą spółkę niedawno powołaną, która nie ma wielkich możliwości, bo przy jej zakładaniu przyjmowaliśmy, że będzie znaczne podniesienie cen wody. Nie podnieśliśmy tych cen, bo to byłoby uderzenie w bardzo wiele polskich rodzin. I w związku z tym środki, którymi dysponuje ta spółka, są zbyt małe. Ale stawiamy tu, proszę państwa, na wsparcie przez państwo inicjatywy samych rolników. Będzie można ze wsparciem państwa, finansowym wsparciem państwa, albo wykopywać własne zbiorniki wody, bo te zbiorniki wody są potrzebne, żeby była retencja i są potrzebne, żeby był odpowiedni poziom wody gruntowej, albo można też będzie też z tym wsparciem odnawiać te, które są w tej chwili zapuszczone, zaniedbane, nie funkcjonują. Chodzi tutaj zarówno o zbiorniki, jak i różnego rodzaju kanały. Każdy, kto zna wieś, a szczególnie ci starsi spod nas, pamiętają, że to kiedyś jakoś funkcjonowało. Dzisiaj jest w tym w wielu wypadkach znacznie gorzej. I będą pieniądze na to, żeby tą sprawę załatwić. Powtarzam, pieniądze dla rolników. Pieniądze dla tych, którzy będą chcieli się tego podjąć. To naprawdę ważne. Teraz, szanowni państwo, pewien problem, który na wsi jest naprawdę ważny. Można go nazwać wielkim problemem. To jest, proszę państwa, problem ubezpieczeń. Problem bezpieczeństwa. Bezpieczeństwa ekonomicznego rolników. Do tej pory były to doraźne akcje. Akcje państwa, bo jak państwo też pewnie wiecie, niewielu spośród rolników jest ubezpieczonych. Teraz będzie inaczej. Powstaje rezerwa budżetowa, która się będzie nazywała Fundusz Ubezpieczeń Rolniczych. W tym roku to będzie 3 miliardy złotych. Poza tym będzie 1 400 000 000 na wsparcie ubezpieczeń tych rolników, którzy będą chcieli ubezpieczyć indywidualnie w różnych towarzystwach. My preferujemy towarzystwa wzajemnych ubezpieczeń i którzy po prostu podejmą indywidualną decyzję, ale z poważnym wsparciem państwa. Poziom bezpieczeństwa w wypadku różnego rodzaju, a tu lista jest bardzo długa, różnego rodzaju katastrof żywiołowych, ta lista jest tak długa po to, żebyście się państwo czuli bezpieczni, żebyście wiedzieli, że będzie wsparcie, że to nie będą jakieś kolejne decyzje, kolejne akty państwa, tylko coś stałego, stały mechanizm, który będzie osłaniał produkcję rolną. To naprawdę ogromnie istotne. I wreszcie szósta sprawa z tych, o których wiemy, że rolnicy ciągle na nią czekają, czekają na jej załatwienie. To jest, szanowni państwo, sprawa dopłat, a dokładnie wyrównania dopłat w stosunku do przeciętnej europejskiej. Ja chciałem państwu powiedzieć, i sądzę, że to dobra wiadomość dla ogromnej większości polskich gospodarstw rolnych, tych do 30 hektarów, że w ciągu tych najbliższych lat, w ciągu tej perspektywy budżetowe, jak to się w Unii nazywa, te dopłaty będą wyrównane, a dla gospodarstw do 20 hektarów będą nawet nieco wyższe niż przeciętna. Co więcej, ci, którzy będą korzystać także z innych możliwości,
na przykład tych związanych z dobrostanem zwierząt, będą mogli uzyskiwać dopłaty nawet przeszło 300 euro na hektar. Czyli naprawdę wyższe, znacznie wyższe niż przeciętnie w Unii Europejskiej. To ta sprawa, którą kiedyś wyśmiewano, a która ma mimo wszystko duże powodzenie na wsi. Ta krowa 500+. Otóż czy krowa plus, no to naprawdę jest dobry pomysł przynoszący poważne, bardzo poważne korzyści i w sferze ekonomicznej dla rolników, ale także w sferze cywilizacyjnej. Także i ten problem będzie, szanowni państwo, rozwiązany. Ale pozwólcie, że przejdę także do tych innych kwestii. Nie wyczerpię ich oczywiście, ale będzie jeszcze i pan premier, i pan minister, i pan komisarz przemawiali, więc na pewno powiedzą dużo więcej. Można na te kwestie spojrzeć z różnych aspektów, z różnych punktów widzenia. Otóż ja bym powiedział, że są takie trzy. Po pierwsze, trzeba sprawy polskiego rolnictwa, polskich gospodarstw rolnych, w szczególności gospodarstw rodzinnych, na które stawiamy, uporządkować. I to jest pierwsza sfera. Po drugie, trzeba wesprzeć różnego rodzaju działania poszczególnych gospodarstw, poszczególnych rodzin na wsi. I to jest druga sprawa. I trzecia sprawa, o której tutaj już pani wójt mówiła, no to jest kwestia wsparcia dla gmin, bo przecież rolnik żyje w gminie. To jest to jego bezpośrednie otoczenie. Ono określa cywilizacyjny, w sensie cywilizacji materialnej, jego poziom życia. Także tą ciągle niestety istniejącą różnicę między sytuacją w większym mieście, bo ja tutaj mówię nie tylko o wsiach, ale także o mniejszych miastach, a sytuacją właśnie na tych terenach. Tutaj właśnie chcemy dokonać tego wielkiego zniwelowania. Ale zacznę od gospodarstw. Mówiłem już o dopłatach. Będą także dopłaty do paliwa rolniczego. Ale będą także dopłaty, i to znaczące, dla tych, którzy będą chcieli dokonać restrukturyzacji niewielkiego gospodarstwa rolnego. Dla tych, którzy będą chcieli podjąć zieloną produkcję. Dla gospodarstw ekologicznych. Będą, szanowni państwo, także wyrównania dla tych, którzy ponieśli z powodu ASF-u straty, jeżeli chodzi o hodowlę trzody chlewnej. Będą dopłaty dla młodych rolników, bardzo poważne. No, będzie ten fundusz, który nie dotyczy tylko wsi, ale który będzie wypłacany, chodzi o 12 tysięcy od drugiego dziecka na 2 lata, od pierwszego do trzeciego roku życia. A jeśli w ciągu 3 lat po urodzeniu drugiego dziecka będzie następne, to on będzie podwojony, to będzie 24 tysiące. Krótko mówiąc, będzie tu duże wsparcie, ale będzie także, szanowni państwo, wsparcie nieco innego rodzaju, można powiedzieć administracyjne. Będzie możliwość budowy tych domków, do których przykleiło się te 70 metrów. Otóż, proszę państwa, taki domek będzie mógł mieć 2 poziomy. To nie będzie 140, no bo dach pochyły, ale to będzie na pewno przeszło 100 metrów powierzchni. Ja mówię o tym, bo słyszę czasem ze wsi takie żarty. Ot, malutkie domki, mój ojciec miał 200 metrów, a ja mam mieć 70. Nie, proszę państwa, to będzie więcej i dla młodego małżeństwa to naprawdę spory dom, a w ciągu życia oczywiście można zbudować sobie jeszcze większy, dużo większy. To będzie ważne, bardzo ważne.
metrowe pomieszczenie gospodarcze będzie można wybudować bez pozwolenia, tylko na zawiadomienie. To też jest istotne wsparcie dla rozwoju gospodarstw rolnych. Będzie można otrzymać wsparcie na to, co mieści się w tych przedsięwzięciach rolniczego handlu detalicznego, to znaczy na stworzenie we własnym gospodarstwie rolnym różnego rodzaju urządzeń, zakup tych urządzeń do przerobu już na miejscu tego, co się produkuje. Krótko mówiąc, będzie tutaj szeroka pomoc dla młodych rolników, dla rolników średnich wieku. Ale sądzę także, że powiem tutaj jeszcze jedną rzecz bardzo ważną, adresowaną już do starszego pokolenia. Mianowicie przez lata, bo to od czasów lat 70., jak to się mówi, od czasów Gierka, są już emerytury rolnicze. Ale żeby je otrzymać, trzeba było zdać gospodarstwo, oddać swoją własność. Teraz takiej potrzeby nie będzie. Nie będzie takiej konieczności. Krótko mówiąc, zmian będzie na pewno bardzo dużo, a ja jeszcze z całą pewnością nie wymieniłem wszystkich. A jeżeli chodzi o zmiany odnoszące się do gmin, no tutaj była już mowa o drogach, o szkołach, ale to będzie, proszę Państwa, także inwestowanie w to wszystko, czego na wsi jest naprawdę dużo, dużo za mało. Wodociągi, kanalizacja, oświetlenie, chodniki przy drogach, urządzenia sportowe, urządzenia służące kulturze, ale także inne przedsięwzięcia pożyteczne, jeżeli tylko będą takie plany, bo wszystko będzie, szanowni Państwo, od dołu. To nie jest tak, jak to było w dawnych czasach, w czasach komunizmu, że wszystko szło od góry. W tej chwili państwo daje pieniądze, ale inicjatywa, co ma być wybudowane, będzie inicjatywą oddolną. To propozycje władzy gmin, które powinny być konsultowane z mieszkańcami. Dlaczego? No tylko wtedy będą dobrze mieszkańcom służyć. A chodzi właśnie o to, żeby na wsi było bezpiecznie, choćby to oświetlenie, choćby te chodniki, choćby bezpieczeństwo dzieci idących do szkoły, czy w ogóle gdziekolwiek idących. Chodzi o to, żeby rozwijał się sport, rozwijała się kultura, żeby był łatwy kontakt z książką, żeby, proszę Państwa, bo to też będzie wspierane, rozwijała się cyfryzacja, tego nie wspomniałem, będzie można dostać pieniądze na cyfryzację gospodarstwa rolnego, ale także, i to niezależnie od wieku, niezależnie od pokolenia, na edukację w tej sferze, na po prostu nauczenie się, jak z tego korzystać. Krótko mówiąc, na to wszystko, co będzie czyniło naszą wieś i nasze małe miasta, bo ich to też dotyczy, nowoczesnymi. Ale w tym dobrym tego słowa znaczeniu, bo dzisiaj często sugeruje się ludziom, że nowoczesność to w gruncie rzeczy to wszystko, co przychodzi z zachodu, a co rozbija normalny, naturalny porządek rzeczy. Nie, proszę Państwa, to nie jest nowoczesność, to jest kolejny atak różnego rodzaju ideologicznych szaleństw. My tego nie potrzebujemy. My potrzebujemy tej nowoczesności w dobrym tego słowa znaczeniu. I chcemy, żeby w ciągu najbliższych lat, powtarzam, nie dziesięcioleci, tylko lat, polska wieś, polskie małe miasta uzyskały tutaj bardzo dużo, bo nie wymieniłem jeszcze unowocześnienia, oczywiście na życzenie władz gminnych, poparte przez mieszkańców, unowocześnienia administracji, planów zabudowy, które będą musiały być w każdej gminie, co też ułatwi inwestycje.
To unowocześnienie to oczywiście cyfryzacja, to możliwość załatwiania przez internet bardzo wielu spraw, to internetowe okienko w urzędzie gminnym. Naprawdę ci z Państwa, sądzę, że to jest ogromna większość na tej sali, którzy mieszkają na wsi, tych wsi będą mogli za niewielką ilość lat nie poznawać, ale w tym dobrym tego słowa znaczeniu. I to dotyczy także tych, którym przyszło mieszkać na terenach szczególnie zaniedbanych, na terenach, gdzie uczyniono może tą największą krzywdę z okresu tak zwanej transformacji, na terenach popegeerowskich. Jest już specjalny fundusz, ale on będzie bardzo powiększony, kilkakrotnie powiększony. Te tereny zostaną wsparte. Widzieliście Państwo tutaj w tym spocie ludzi właśnie z takiej gminy. Ci ludzie, wobec których powinniśmy się zachowywać z pełną empatią, też będą wsparci. Będzie lepiej. Także tam będzie lepiej pod każdym względem. Chcemy, by to nasze hasło jedna Polska, jeden naród, jedne szanse, jedna godność zostało zrealizowane. To jest nasze posłannictwo, nasze zadanie. I chciałem powiedzieć, że żaden przeciwnik, sam diabeł nas nie zatrzyma w walce o to, byśmy to zadanie, to posłannictwo zrealizowali. Dziękuję bardzo.